jest już ogłoszony przetarg przez Wielkopolskie Centrum Onkologii na realizację radioterapii w Pile. Oferty muszą być złożone do 29 października. Realizacja musi nastąpić 24 miesiące od podpisania umowy. Jeśli uda się wyłonić zwycięzcę w ogłoszonym przetargu, to prace ruszą na początku przyszłego roku, a zakończą pod koniec 2017. Szacuje się, że budowa ośrodka może pochłonąć ponad 25 milionów złotych. Ta kwota nie obejmuje jednak wyposażenia medycznego i meblowego placówki. Ośrodek radioterapii ma powstać na tej właśnie działce, na parkingu szpitala specjalistycznego w Pile. W dwukondygnacyjnym budynku znajdą się m.in. dwa bunkry do radioterapii, tomograf komputerowy, pracownia mammograficzna oraz gabinety zabiegowe i lekarskie. Także na początku roku ruszy w szpitalu przebudowa czwartego piętra na nowy oddział onkologiczny. Będzie on obsługiwać pacjentów powstałego ośrodka radioterapii.